Cześć! Pierwszy film z serii Salonówka był z BMW i bardzo Wam się spodobał. A może bardziej Wam się spodobał fakt, że prezentację przeprowadziła urocza właścicielka? Zaraz to sprawdzimy, bo przed Wami kolejne niedawno odebrane BMW. Tym razem to najnowsze M135i, które zaprezentuje dla Was Ernest. Z wielkim zaciekawieniem będę się przyglądał statystykom tego filmu. W końcu, z całym szacunkiem dla 330 i M135 powinno zrobić na Was większe wrażenie. Tak jak na mnie zrobiła cena ubezpieczenia tego sportowego auta w mobi.pl, dzięki temu, że ta porównywarka ubezpieczeń znajduje najtańszą polisę, a po jej zakupie jeszcze zwraca 150 zł cashback na konto, to auto można ubezpieczyć w mobi.pl za mniej niż 400 zł na rok. Wejdź na mobi.pl łamane przez Zachar, link znajdziesz w opisie i sprawdź, ile Ty możesz zaoszczędzić na ubezpieczenie swojego auta. Nawet jeśli polisa jeszcze Ci się nie kończy, warto wejść i zarezerwować swoje 150 zł zwrotu już teraz, na przyszłość. Zapraszam. Cześć, jestem Ernest i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój samochód. Jest to BMW M135i z dwulitrowym silnikiem, rzędowa czwórka, 306 koni mechanicznych i 450 Nm. Szukałem samochodu nowego, to był główny jakby aspekt i od zawsze marzył mi się hot hatch. Najbardziej na samym początku podobał mi się Focus RS, ale został wykluczony, ponieważ Ford w 2018 roku zaprzestał jego produkcji, a ten najnowszy Focus miał wyjść w wersji RS, ale chyba Ford zrezygnował i została tylko wersja ST. W wersji ST ten silnik był no trochę za słaby moim zdaniem. Dlatego rozpocząłem poszukiwania dalej i byłem w salonie Volkswagena, gdzie pokazany został mi Golf w wersji R. I też byłem jednocześnie w salonie Seata, oglądając Cuprę. W większości samochodów, które oglądałem w hot hatchach, były wszystkie te same silniki, czyli dwulitrowe jednostki w tej rzędowej czwórce. I wszystkie oscylowały w podobnych mocach, bo wszystkie miały około 300 koni. I z tym Newton momentem było podobnie. Golfem jeździłem i jakby nie przekonał mnie do siebie. Tak samo było z Cuprą. Mega się prowadziła i ogólnie super się wyglądowo prezentowała, ale wnętrze i jakość wykonania trochę na minus, więc zacząłem poszukiwać dalej. W początku nie chciałem przekraczać 200 tysięcy i zależało mi na tym, żeby samochód był dobrze wyposażony. I doszedłem do wniosku, że jak już wziąć coś, to żeby to w jakiś sposób spełniło moje marzenia i właśnie wycelowałem w marki premium, tak? I wtedy wziąłem pod uwagę już Mercedesa, Audi oraz BMW. Ale podniosłeś też budżet. Tak, i podniosłem sobie budżet do tych 250 tysięcy, żeby też te samochody były dobrze wyposażone. Rozpocząłem poszukiwania od salonu Audi, w którym przejechałem się Audi S3. I moim zdaniem to już naprawdę wnętrze tego samochodu, jak i ilość możliwych gadżetów do wybrania po prostu już jest przestarzałe i w ogóle mnie nie przekonało wnętrze tego samochodu i układ wydechowy też na minus, ponieważ no to auto w ogóle nie brzmiało. Następnym salonem, w który uderzyłem, to był salon Mercedesa, w którym pokazano A-klasę, A35 dokładnie, wersję AMG. I jak wsiadłem do środka, to strasznie tak wszystkiego było dużo. Te tablety bardziej mnie rozpraszały niż satysfakcjonowały i to wszystko tak jakoś za dużo tego było. I też ja na przykład nie lubię srebra w samochodzie, a w tym Mercedesie po prostu aż kipiło od tego srebra. Wszystkie dodatki, wszystkie elementy były srebrne. Wiadomo, że to jest kwestia konfiguracji. Ale też na przykład duże rozczarowanie moim zdaniem w Mercedesie to były końcówki wydechów, które po prostu są atrapami i też ten Mercedes nie brzmiał za dobrze. Idąc do salonu BMW, w ogóle nie celowałem w ten model, tylko w generację starszą i to była wersja M140i, ponieważ posiadała tam tą 3-litrową benzynę, rzędową szóstkę i to też bardzo na plus, ale w salonie BMW pokazano mi model właśnie M135i, który bardzo mi się spodobał, ponieważ moim zdaniem ma taki kontrowersyjny wygląd, niespotykany, te właśnie przesadzone nerki i tak dalej. Na zdjęciach w ogóle do mnie ten samochód nie przemawiał, tak na żywo zrobił na mnie ogromne wrażenie i w tym momencie jak go zobaczyłem, od razu odpuściłem wersję M140i i konkurencję i wsiadając do środka po prostu wnętrze jakby było robione pode mnie.
Idealnie spasowany ten tablet środkowy, który nie wystaje też za bardzo. Fajnie wystylizowane te zegary w środku. Generalnie jak wsiadłem, to poczułem, że to jest to. Na jeździe testowej też zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Co ciekawe, w konkurencjach wszystkie silniki są dwulitrowe, też posiadają 300, tam w okolicach 300 koni, a BMW jako jedyne ma 450 Nm, bo konkurencja ma tych Nm 400. Co jest bardzo ciekawe i moim zdaniem było to odczuwalne w jeździe testowej i ten samochód po prostu jakby żwawiej się zbierał moim zdaniem. Może to też zasługa skrzyni, ale naprawdę zrobił na mnie wrażenie. W podstawowej konfiguracji oscylował w okolicach 200 tysięcy złotych. Jako że chciałem dobrze wyposażoną wersję, to mamy tu praktycznie wszystko oprócz szyberdachu i podgrzewanej kierownicy. Samochód katalogowo z pakietami i ze wszystkim wyszedł za 268 tysięcy. Po rabatach udało mi się praktycznie zejść 30 tysięcy niżej. Podczas zamawiania samochodu znalazła się luka. Były chyba 3 wolne miejsca, dlatego też samochód jest z Warszawy, a nie z Łodzi, ponieważ w łódzkim salonie termin dostania samochodu był znacznie dłuższy, praktycznie chyba o 3 miesiące. Samochód po zamówieniu praktycznie po 3 tygodniach stał już na placu. Przy wyborze samochodu i przy jego zamawianiu też mi zależało na pakiecie M-Performance, tylko w tamtym czasie jeszcze nie był kompletnie dostępny, ponieważ auto miało premierę bodajże we wrześniu, dlatego to było coś nowego i generalnie na większość rzeczy długo się czekało. Wydaje mi się, że nawet konfigurator podczas konfigurowania go przeze mnie był dosyć ograniczony. Było dużo takich mankamentów, które denerwowały mnie. Na przykład przy wyborze zawieszenia adaptacyjnego musiałem zrezygnować z 19-calowych felg, ponieważ konfigurator automatycznie je wyrzucał i wstawiał 18-ki podstawowe. Nie wiem dlaczego, czy ze względu na grubszą oponę, ale niestety musiałem zrezygnować tym kosztem z zawieszenia adaptacyjnego. Na przykład pakiet czerni, biorąc w samochodzie, czyli żeby lusterka, przód grilla zamiast satynowych elementów był czarny. Grill wtedy zamiast tego ładnego grilla, który mi się bardzo podobał, bo to jest coś nowego od BMW, robił się standardowy z takimi nerkami pionowymi. I to też musiałem właśnie niestety przejść na satynę i stąd też musiałem zrezygnować z 19-calowych czarnych felg i wziąć satynowe, żeby to się ładnie komponowało. Pakiet M-Performance po nowym roku dopiero był dostępny i z pakietu M-Performance można zauważyć, że tutaj są dołożone splity. Kolejnym elementem M-Performance jest tutaj naklejka, która dodaje trochę charakteru. I koni mechanicznych na pewno. Też. I tak, dodatkowym, największym chyba elementem, który robi stanowczą różnicę, jest tylna lotka, która zmieniła kompletnie tył i dodała też takiego charakteru temu samochodowi. Przy wyborze samochodu na jeździe testowej BMW też mnie bardzo przekonało brzmieniem układu wydechowego, który po rozgrzaniu naprawdę brzmiał niesamowicie, popukiwał, był tak zwany popcorn i mega mi się to podobało, bo konkurencja kompletnie tego nie miała. Po odebraniu auta ten wydech brzmiał słabo. Myślałem, że to przez to, że auto musi się dotrzeć, wiadomo, ten okres 1500 km, jeździłem spokojnie i też nie było nawet okazji tego wydechu dobrze rozgrzać. Po okresie dotarcia i wymiany oleju zacząłem tym samochodem jeździć naprawdę dynamicznie. Ten wydech był gorący, a mimo to w ogóle tego popukiwania, w ogóle ten wydech brzmiał tak jak u konkurencji, przez co skreśliłem inne samochody. Pojechałem do serwisu BMW, myśląc, że po prostu ten wydech jest uszkodzony albo jakaś klapa się nie otwiera czy tym podobne. Niestety dostałem informację, że mój samochód z fabryki wyszedł z najnowszą aktualizacją, a przez normy europejskie o emisji spalin aktualizacja zniwelowała ten dźwięk. I bardzo mnie to rozczarowało, ponieważ to była główna charakterystyka i główny powód, dla którego zdecydowałem się na ten samochód. Ale niestety zostałem odesłany i powiedziany, że tak to wygląda i nie mogłem nic z tym zrobić. Prosząc nawet o wgranie tej starszej aktualizacji, która była w wersji testowej, powiedziano mi, że nie ma takiej możliwości, ponieważ inne aktualizacje się nadpisują i nie mają możliwości powrotu do tej starszej. Więc udałem się do firmy, która zajmuje się układami wydechowymi i zaproponowano mi po prostu zmianę końcowego wydechu, ponieważ żeby nie utracić gwarancji, nie mogę ruszać filtra GPF, który niestety w tym aucie się znajduje i bardzo ogranicza w ogóle dźwięk silnika. Ale moim zdaniem po wymianie tego końcowego wydechu auto brzmi o wiele lepiej i
niestety to jest chyba jedyna opcja, którą mogę zrobić, żeby po prostu zniwelować ból po tej aktualizacji, którą BMW mi wgrało. Dużą zaletą tego silnika jest właśnie moment obrotowy. 450 Nm to jest sporo jak na benzynę. I też jest fajnie nisko dostępna już od 1750 obrotów i to czuć po prostu, że nawet na tych niskich obrotach ten samochód po prostu chce iść. Wiem, że to jest film z serii Salonówka i nie powinienem mieć żadnych przygód serwisowych, ale niestety w okolicach chyba 7000 km wyskoczył mi błąd z napędem i została mi bardzo ograniczona moc. Od razu pojechałem tego samego dnia do salonu BMW. Trochę byłem wkurzony, nie ukrywam. Na szczęście przyjęto samochód od razu na serwis. Okazało się, że elektrozawór od turbosprężarki został uszkodzony i muszę poczekać, ponieważ muszą go ściągnąć z Niemiec. Dostałem auto zastępcze na 2 dni. No i po 2 dniach samochód dostałem i właśnie ten element został wymieniony. Co do wymian oleju, to po dotarciu i przejechaniu 1500 km olej wymieniłem. I powiedziano mi, że w tym silniku zastosowany jest jakiś czujnik lepkości oleju czy coś podobnego i że auto samo zmniejsza przebieg, z którym trzeba wymienić olej na podstawie danych z tego czujnika. I po zmianie tego oleju miałem wymianę następną za 35 tysięcy km. I przejechałem tym autem od wymiany z 15 tysięcy km i już mam praktycznie... Znaczy wyskoczył mi przedwczoraj właśnie komunikat, że wymiana oleju jest potrzebna. Tego auta nie oszczędzam i jeżdżę szybko i tak dalej. I fajnie właśnie, że to zostało wprowadzone, bo każdy ma inny styl jazdy, tak? Więc w niektórych przypadkach ten olej trzeba będzie wymienić po 15 tysiącach, a w niektórych po 30, tak? Więc fajnie, że to zastosowali. No i jak widać to się sprawdza, tak? Bo praktycznie przy przebiegu 20 tysięcy km olej będzie wymieniony 2 razy. Więc ze spalaniem... Jeżeli chodzi o tryb komfort i spokojną jazdę po mieście, jest naprawdę dobrze, bo można spokojnie do 7-8 litrów zejść. Ale niestety tryb komfort to nie jest coś dla mnie. Ten tryb sport zawsze od startu jest uruchomiony. I po mieście, przy dynamicznej jeździe i w zależności ile skrzyżowań mamy po drodze, spalanie spokojnie dochodzi do 17-18. W cyklu mieszanym, czyli jakaś trasa, miasto, myślę, że to spalanie oscyluje w granicach 11-12 litrów. Myślę, że to jest dosyć dobre spalanie, jak na to, co auto potrafi i w jaki sposób przyspiesza. Jakość wykonania wydaje mi się, że bardzo na plus, jeżeli chodzi o BMW względem poprzedników, ponieważ w wcześniejszych generacjach wnętrze do mnie w ogóle nie przemawiało. Tak tutaj naprawdę przeszycia, nawet fotele przy TSM Alcantara, kubełkowe w kształcie tak zwanego banana. Mega fajne trzymanie jest na zakrętach i mega też są wygodne. Niestety w konfiguracji nie mogłem zniwelować na panelu środkowym piano black. Nie było innej opcji. I niestety to się strasznie rysuje od samego patrzenia i nie wiem jak to będzie wyglądało za jakiś okres czasu. Kierownica jak góra deski rozdzielczej fajnie wykończona, miękkie, to wszystko jest naprawdę wykonane, wydaje mi się na wysokim poziomie. Niestety od dołu, boczki drzwi u dołu, czy też tutaj ta część są plastikowe i no jest to taki dosyć chamski plastik. Niestety właśnie te schowki w drzwiach, jak się włoży jakiś element, to przez ten plastik i to wszystko naprawdę podczas jazdy jakiejś szybszej czy coś, to szura niemiłosiernie i jest to niekomfortowe, dlatego u mnie praktycznie te schowki są puste. Dodatkową opcją M-Performance była kierownica i tak jak wcześniej wspominałem, nie przepadam za srebrem, a w podstawie ta kierownica była praktycznie cała srebrna. Tak, w pakiecie M-Performance blenda kierownicy jest z karbonu i mamy tutaj drobną wstawkę Alcantary. To niestety tak, konfigurator w BMW trochę ogranicza możliwości właśnie konfigurowania wnętrza, właśnie jeżeli chodzi o srebrne dodatki czy to piano black. To jest na pewno na minus, ale no, na pewno jest lepiej względem konkurencji, jeżeli chodzi o właśnie tą ciemność i taką prostotę tej deski rozdzielczej. I to właśnie bardzo na plus, ponieważ ja lubię taką elegancję w aucie i to właśnie też starałem się zniwelować to srebro, ale niestety nie jest to możliwe. Bardzo na plus oświetlenie Ambient Light w BMW, które jest w tych listwach pochowane, tak samo w drzwiach. Bardzo ładnie to komponuje się i wygląda w nocy.
Niestety teraz tego nie widać, ale względem konkurencji też bardzo na plus i jest to zrobione z taką elegancją i nie jest to przesadzone, bo w porównaniu w Mercedesie po odpaleniu Ambient Light no po prostu świeci się wszystko, a tutaj jest ładnie zachowane z umiarem i naprawdę elegancko to wygląda. Tutaj ustawiłem wszystko pod siebie idealnie, nad głową mam też noże, 3 palce ponad wolnej przestrzeni. Kierownicę regulujemy naprawdę w potężnym zakresie, popatrzcie sami, wyciągam ją bardzo blisko siebie, więc siedzę wygodnie, fotele naprawdę są doskonałe i wszystko tu jest tak, jak być powinno dla dwumetrowca. Z tyłu jest trochę gorzej, chociaż też nie mogę za bardzo narzekać. Powiedzmy, że na wysokość brakuje mi 1 cm, ale trzeba uczciwie też powiedzieć, że nie siedzę jakoś wyjątkowo nisko na podłodze, więc to jest w miarę ergonomiczne. Miejsca na stopy jest też pod dostatkiem, a kolana no, trochę wchodzą do fotela kierowcy, ale raczej jeszcze nie jest to odczuwalne dla kierowcy, więc możemy uznać, że prawie się udało, prawie że ten test dwumetrowca został w tym samochodzie, umówmy się, nie największym modelu BMW, zaliczony. Mamy nawiewy na środku, mamy 2 wyjścia USB-C, mamy schowki w drzwiach, mamy osobne oświetlenie, mamy oczywiście tutaj możliwość rozłożenia podłokietnika, uchwyty na kubeczki i tak dalej, rozkładana zielona kanapa. Generalnie to, że samochód mały, nie oznacza, że musi być niepraktyczny. I ten samochód to udowadnia. Moi drodzy, teraz część rozmowy na ławeczce i pierwsze pytanie dotyczy serii 1 w 2 odmianach, w 2 smakach. O, pierwsza to poprzednia generacja, a druga no to ta obecna, którą ostatecznie zdecydowałeś się kupić. Natomiast ze względu na pojemność silnika przypuszczam, że większą sympatią wśród miłośników BMW będzie się cieszyła jednak ta poprzednia. Co takiego powiedział Ci sprzedawca, że przekonał Cię do tej nowszej generacji? Znaczy, co powiedział? Bardziej przekonał samym pokazaniem tego auta i różnicą ilości w środku. Ilości miejsca w środku, ponieważ zamontowanie silnika poprzecznie pozwoliło zaoszczędzić 33 cm miejsca z tyłu, co jest bardzo na plus, ponieważ względem poprzedniej wersji te osoby siedzące z tyłu zmieszczą sobie nogi podczas jazdy. Okej, no to ja przed chwilą udowodniłem to w ramach testu dwumetrowca, więc potwierdzam, rzeczywiście ta nowsza generacja jest o wiele bardziej praktyczna. Jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, bo powiedziałeś o tej różnicy pomiędzy samochodem testowym, demonstracyjnym, a tym, który de facto otrzymałeś, a dokładnie o różnicy w brzmieniu. Czy ktokolwiek Cię ostrzegał, że nowa wersja może mieć inny wydech, czy to była taka niespodzianka bez żadnej zapowiedzi? Niestety to była niespodzianka bez żadnej zapowiedzi. Nawet osoba sprzedająca ten samochód nie wierzyła za bardzo, co się stało, bo słyszeli, jak brzmi wersja testowa i słuchając mojej też doszli do wniosku, że coś z tym układem wydechowym musi być nie tak. Wzięli na serwis i nie mogli dojść, co tak naprawdę się stało, ponieważ jest to najnowszy model i wtedy to był czas, gdy tych samochodów praktycznie był tylko mój był serwisowany w salonie, więc nie mieli takiego innego przypadku. Dopiero z pomocą przyszło BMW Polska, które wystosowało oświadczenie do salonu, że aktualizacja, która została wgrana w fabryce, po prostu niweluje ten dźwięk brzmienia tego układu wydechowego i z takiego sportowego brzmienia praktycznie brzmiało jak zwykła benzynowa jednostka. Biorąc pod uwagę hasło radość z jazdy, a dla klienta radością z jazdy jest między innymi brzmienie silnika, to zabieranie z brzmienia silnika jest zabieraniem własnego hasła reklamowego. Czy ktoś Ci zaproponował przynajmniej jakiś rodzaj rekompensaty, uśmiech prezesa przynajmniej? Nie, niestety nic takiego nie otrzymałem. Po rozmowie z serwisem dostałem jakby zgodę, że mam możliwość zmodyfikowania tego układu końcowego. Jeżeli nie będę ingerował w filtr GPF, to gwarancja zostanie jak najbardziej zachowana. Jedyny tylko stracę na ten element układu wydechowego, no ale to przyjmuje gwarancja firma, która ten układ wykonywała. Działam w branży fotowoltaicznej i właśnie nie chciałbym się, broń Boże, reklamować, tylko wręcz uzmysłowić niektórym osobom, że właśnie przy mniejszej ilości powierzchni czy przy jakimś mieszkaniu też jest jak najbardziej możliwość założenia takiej instalacji i też to się zwraca w dosyć szybkim tempie i
wiadomo, to są instalacje rzędu 2-3 kW, ale naprawdę pozwala to zejść z rachunków i są do tego możliwości, czy wykorzystanie jakiegoś daszku na tarasie, czy coś. Naprawdę jest dużo sposobów i myślę, że ludzie nie powinni rezygnować właśnie. Nie potrzeba hektarów dachu czy hektarów pola, żeby taką farmę założyć i żeby to się zwracało, tylko naprawdę wystarczy niewielka ilość miejsca i pomysł i naprawdę może coś fajnego. Coś na balkonie na przykład, prawda? Tak, na balkonie z wykorzystaniem daszka tarasowego czy tym podobnych rzeczy, jak najbardziej jest to do zrobienia. I to już sobie prąd generuje i te rachunki obniża, a w niektórych przypadkach nawet udało się zejść praktycznie do zera. Jazda tym autem na pewno po tych 17 tysiącach kilometrów cały czas daje taką samą radość jak podczas jazdy testowej. To jest bardzo duży plus w tym samochodzie. Mocy nie brakuje. Naprawdę za każdym razem jak się wciska ten gaz w podłogę, to robi to wrażenie. Wyciszenie tego samochodu też jak najbardziej na plus. Niestety na tych 19-calowych felgach z tym zawieszeniem trochę po mieście jazda może być uciążliwa, jeżeli drogi są w słabszym stanie. Dużym plusem w tym aucie też jest napęd na 4 koła, który naprawdę robi niesamowitą robotę, czy to deszcz, czy w zimę. Dużo osób nie wie o tej wersji właśnie M i często spotykam się z sytuacją na myjni czy na parkingu, gdzie osoby podchodzą po prostu i z ciekawości pytają się, co to jest za model, jaki to ma silnik, bo po prostu nie wiedzą. Duże różnice między trybem komfortowym a trybem sportowym i to jak najbardziej na plus, bo w trybie komfort to zachowuje się jak zwykły hatchback z dwulitrowym benzyną, a po wciśnięciu trybu sport, a już wrzucenie skrzyni w sport, to naprawdę robi się taki rasowy hot hatch i no daje mega frajdę. Ta skrzynia w trybie sport przy każdej zmianie biegów fajnie się tak doczepia i to powoduje taki fajny zryw. To jest też takie sportowe odczucie. I mamy też tryb Eco Pro, ale niestety korzystałem z niego raz i no, w moim przypadku jest on kompletnie niepotrzebny. To jest zupełnie nowe auto i ja mniej więcej wiem, czego się po nim spodziewać. Że będzie posłuszne, że będzie na tyle ciche, aby nie przeszkadzać, na tyle głośne, aby usłyszeć, że mamy jednak do czynienia z M-Performance. Że będzie chętnie skręcało, chętnie hamowało, chętnie przyspieszało. Wszystko będzie robiło chętnie, bo takie te dzisiejsze auta są. Okej. Okay. Ten start nie był może jakiś taki super wciskający fotel, ale to posłusznie idzie. Nawet w zakręcie nie pisnęło nawet oponą. Na pełnym gazie trzymało idealnie trakcję na każdym kole. O proszę, pięknie to przechodzi zakręty. Boże, tak jest. Zrobimy teraz test łosia. Już tym razem do kamery i będzie widać na zewnątrz, co się tam dzieje. W środku jest kompletnie beznamiętnie, gdyby nie to, że słychać, że opony ciężko pracują i się delikatnie uślizgują, to to byłby naprawdę bardzo sympatyczny. No, w obie strony zadziałał system stabilizacji. Ja teraz to zrobiłem już tak mega uczciwie i tak szarpnąłem z całej siły, bo wiedziałem, że tego auto nie ma co się bać. No i rzeczywiście bardzo posłusznie to zrobiło. I opony nawet na chwilę zerwały przyczepność i to był dokładnie ten sygnał dla systemu stabilizacji, który zaczął w tym momencie interweniować i to w obie strony, na obu etapach manewru. Robiłeś kiedyś test łosia tym samochodem? Nie. Samochód jest mega posłuszny. Tak? Cokolwiek robisz,
robi bardzo precyzyjnie. I ja szczerze powiedziawszy jestem daleki od jakichś wielkich ochów, achów, dlatego że ja się dokładnie tego spodziewałem. Więc nie jestem zaskoczony. Miał być posłuszny, jest posłuszny. Byłem ciekawy twojej opinii, jeżeli chodzi o test łosia. Czyli jak dla mnie test łosia skończył się w momencie, kiedy uśliznęły się opony. I problem jest taki, że one się uśliznęły dosyć szybko. No, słyszałem, że pisałem. I one piszczały przy niższych prędkościach też, więc ja tutaj wiedziałem, że test łosia to jest tak naprawdę test opon. I tak jak ja wcześniej robiłem przy nieco niższej prędkości i one piszczały, ale nie puszczały, tak on to robił bardzo grzecznie. Natomiast w momencie, kiedy teraz zrobiłem już tak uczciwie pod kamerę, raz, dwa, to usłyszałem, że opona nie tylko piszczała, ale też się delikatnie przesunęło. To była momentalna reakcja systemów tutaj, które zaczęły mnie ratować, stabilizować i to już nie było takie czyste, takie prawdziwe, tylko wspomagane, ale to absolutnie nie jest wina samochodu. Podsumowując film, myślę, że zadania domowe, klasycznie, czyli macie 250 tysięcy do wydania i chcecie kupić hot hatcha, jakie auto wy byście wybrali. W tym przypadku Ernest zdecydował się na M135 i mam do ciebie, Ernest, pytanie, bo kupując samochód człowiek zawsze ma jakiś pewien zespół wyobrażeń, co będzie jak go kupię, że będę się cieszyć, że nie będzie się psuł, że będzie tam zużywał mało paliwa i będzie fantastycznie jeździć, wszyscy będą zazdrościć, oglądać, robić zdjęcia. Jak to jest w twoim przypadku? Czy jesteś zaskoczony in minus, in plus, czy właśnie tak miało być? Szczerze, to jest jeden z moich pierwszych samochodów z taką mocą i jeżeli chodzi o jego rocznik, ale jak najbardziej jestem z niego zadowolony, spełnia wszystkie moje oczekiwania. I oby tak dalej. I oby tak dalej. Dziękuję bardzo za zaprezentowanie tego samochodu, dziękuję również wam za obejrzenie tego filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.